Krystian, mamy trzy pytania. Pierwsze zadał pan Miłosz Bieniaszewski, Nowiny. Był to twój pierwszy mecz w wyjściowym składzie Stali. Jak go oceniasz? Oceniam go pozytywnie. Jest wygrany mecz. Na zero z tyłu to bardzo cieszy. Mieliśmy swoje sytuacje, żeby podwyższyć jeszcze wynik, ale najważniejsze są te trzy punkty, tak? Nie straciliśmy bramki, mamy nadal trzy bramki stracone z tego, co pamiętam. Na pewno to cieszy. Kolejne dwa pytania od biura prasowego Stali Rzeszów. Jest to twój debiut w drugiej lidze. Czy czułeś wyraźną różnicę między tymi poziomami? Czy z łatwością przyszło ci zagrać w wyższej klasie rozgrywkowej? Różnica na pewno jest i to może nie ogromna, ale jest różnica. A czy czułem to? Byłem dobrze przygotowany po prostu. Trenowałem cały czas w każdym treningu, także byłem szykowany jakby na to, na taką ewentualność, że mogę się pojawić w końcu na boisku i cieszę się, że się pojawiłem i że wygraliśmy mecz. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Twoim zdaniem Radunia postawiła wam wysoko poprzeczkę? Na pewno postawiła. I nie był to łatwy mecz, aczkolwiek mówię, mieliśmy bardzo dużo sytuacji, które mogły uspokoić ten mecz i mógł on wyglądać inaczej, aczkolwiek no nie stało się tak, ale cieszymy się ze zwycięstwa i to jest w tym momencie najważniejsze. Dziękuję ci bardzo, trzymamy kciuki za kolejne mecze. Dziękuję.